Cześć kochani! Witam się z Wami dzisiaj z Zielonego Łazarza, gdzie pokażę Wam najnowsze trzypokojowe mieszkanie w ofercie Manufaktury Mieszkań. Już nie mogę się doczekać. Mieszkanie ma ponad 71 metrów kwadratowych i w skład wchodzą tutaj salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, przedpokój, garderoba, a także łazienka. Do mieszkania przynależy piękny, słoneczny balkon, a także jedno miejsce postojowe w hali garażowej. Styl, w którym to mieszkanie zostało wykończone, z pewnością możemy nazwać bardzo nowoczesnym. Znajdziecie tutaj modne szarości, elementy drewna, dekoracyjny wzór marmuru, trochę czerni, skórzane, modne fotele, a także mega dekoracyjną, pastelową tapetę w salonie przy szafce RTV. Weszliśmy właśnie do mieszkania i znajdujemy się na początku bardzo przestrzennego przedpokoju. Każdy z nas z pewnością lubi funkcjonalność, więc musicie zwrócić uwagę na tą fantastyczną wnękę, która zabudowana została pojemnymi szafami. Przedpokój optycznie powiększony został przez ogromne lustro, a także fajny element dekoracyjny w postaci drewnianych lameli. Zapraszam Was dalej, wejdźmy w głąb tego mieszkania. Kontynuując nasz spacer po przedpokoju, mijamy za mną łazienkę, po prawej stronie dwie sypialnie, a po lewej garderobę. Ale najpierw zacznijmy od salonu z aneksem kuchennym. Został on już podzielony na trzy klasyczne strefy. Część wypoczynkową z wyjściem na balkon, część jadalnianą na środku, a także aneks kuchenny po lewej stronie. Pierwsze co zauważycie, to z pewnością ta ogromna, szara, wygodna kanapa. Przed nią stoją dwa kwadratowe stoliki z dekoracyjnym motywem marmuru, a przede mną znajduje się szafka RTV i dekoracyjna pastelowa tapeta. Można odnieść wrażenie, że jest to namalowane, prawda? Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o takim fajnym, dekoracyjnym rozwiązaniu na ścianę w salonie. Wspomnę jeszcze tylko, że obok mamy wyjście na balkon z bardzo dużym oknem, dzięki któremu mamy tutaj mnóstwo światła. Pomiędzy częścią wypoczynkową a aneksem kuchennym znajdziecie strefę jadalnianą, która fantastycznie wyznaczona została przez tą okrągłą, szklaną lampę. A na wyposażeniu części jadalnianej znajdziecie już prostokątny, czarny stół, cztery krzesła, a także skórzany, brązowy hoker, który nadaje stylu tej części. Finalnie dotarliśmy w tym pomieszczeniu do aneksu kuchennego, którego ogromną zaletą jest to bardzo duże okno, które fantastycznie doświetli Wam blat roboczy podczas gotowania posiłku. Fronty kuchenne kolorystyką idealnie współgrają z resztą mieszkania. Znajdziecie tutaj szarość, a także jasne drewno na górnych szafkach. Fajnym, zdobnym elementem jest blat, który imituje beton, a także delikatne płytki z motywem marmuru. Pierwsza sypialnia w tym mieszkaniu ma ponad 11 metrów kwadratowych i dostęp do balkonu. A naprzeciwko niej znajduje się pojemna, przestronna garderoba. Druga, główna sypialnia w tym mieszkaniu ma ponad 13 metrów kwadratowych, ogromne okno i z pewnością pomieści dwuosobowe wielkie łóżko, a także szafę. Ostatnie pomieszczenie w tym mieszkaniu to łazienka, która kolorystyką nawiązuje do całego wnętrza. Zaprojektowana została bardzo praktycznie. Znajdziecie tutaj kabinę prysznicową, szafkę z umywalką i dwiema szufladami, toaletę, a także spore miejsce na pralkę, a nad pralką szafki do przechowywania chemii i kosmetyków. W łazience zastosowano dwa wzory płytek na podłodze, jasne szare, a na ścianie
imitujące drewno. Żegnam się z Wami z mojego ulubionego miejsca w tym salonie. Dajcie znać, co uważacie o wnętrzu. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Tutaj na bieżąco pojawiają się najnowsze oferty naszego biura nieruchomości. Do zobaczenia w kolejnym filmie.